Witam serdecznie. Dziś piątek, piąteczek, piątunio, w dodatku 13. Oczywiście kanał Prawem na Lewo. Zapraszam na akcja windykacja pozwy frankowe, czyli ostatni kwik knura. Podobno ważniejsza od leku jest właściwie postawiona diagnoza. I to byłaby odpowiedź na pytanie, które sam sobie musiałem zadać. Dlaczego znowu omawiamy sprawę banków i firm ubezpieczeniowych? W większości wypadków wynika to z tego, że jeżeli ktoś zostanie, jak to się mówi, dobrze wydymany, to doskonale wiecie, kto za tym stoi. Według mojego subiektywnego rankingu, a nie ukrywam, że różnica pomiędzy pierwszym i czwartym miejscem jest na praktycznie pomijalnym poziomie. Poza podium na czwartym miejscu znalazł się ZUS, czyli Zakład Utylizacji Szmalu. Za szczytne trzecie miejsce zajmują firmy ubezpieczeniowe, które minimalnie tylko przegrały ze zdobywcami drugiego miejsca, no, należącego do banków. No i oczywiście zasłużone pierwsze miejsce, tu nie ma i nie może być niespodzianki, bo jeżeli ktoś podkłada komuś żarówkę, domaga się wykazu prezentów od państwa młodych, z utęsknieniem oczekuje na najdrobniejszy błąd ludzki i obce są mu jakiekolwiek ludzkie odruchy, no to nie mogło być inaczej. Po laur pierwszego miejsca mógł sięgnąć tylko i wyłącznie Urząd Skarbowy. Więc proszę się nie dziwić, że tak często na tapecie znajduje się nasza czołówka, prawda? No nie sposób zrobić inaczej, prawda? To też wynika z faktu, że chyba łatwiej byłoby mi zaufać złodziejowi i ostatniej mędzie społecznej niż laureatom tegoż rankingu. Natomiast w tym jakżeż krótkim tygodniu podniósł się lament i kwik świń odrywanych od koryt. Nie wiem, czy Państwo mieliście okazję go słuchać. Ja akurat, pomimo że na uboczu, aczkolwiek rasowe knury, to z kilometra słyszę. Natomiast pewne elementy jestem w stanie zrozumieć, jeżeli chodzi o to, że kwiczą, jak to im ciężko i tak dalej, ale oni jeszcze próbują nam wmówić, że teraz przede wszystkim to oni są ofiarami. No jeżeli chodzi o banki, to przypominają mi gwałciciela z Alzheimerem. Czyli nie dość, że zapomniał, że zgwałcił, to teraz wydaje się mu, że to jego zgwałcili. W każdym razie, cytując za wręcz świątecznym pulsem biznesu artykuł z 11 listopada, narasta fala pozwów frankowych. Eksperci przewidują 3 scenariusze opisujące skutki dla sektora bankowego, PKB i budżetu. Zły, gorszy i najgorszy. No kurwa, odkrywcze, nie? Puls biznesu dotarł do raportu przygotowanego przez firmę doradczą z Wielkiej Czwórki. Tam gdzieś za mną się pojawi, co to jest ta Wielka Czwórka. Nie będziemy tu się wdawać w szczegóły, że tak powiem. W każdym razie jedna z tych firm wykonała zlecenie na rzecz Raiffeisen Bank International o skutkach wszczętych przez frankowych kredytobiorców spraw sądowych dla sektora bankowego, gospodarki i budżetu. No ładnie brzmi. Tylko że oni nagle zaczęli się troszczyć o budżet, tak? Podobno od opowiadania dowcipów to jestem ja i mój kanał, a nie oni. To tak na marginesie i nie życzę sobie tutaj konkurencji z ich strony, bo to już zaczyna być chamskie i bardzo nieetyczne. Natomiast wchodząc w to, mamy 3 scenariusze rozwoju, czyli ten optymistyczny, umiarkowany i pesymistyczny. Tylko że tyle to ja bym im nawet za darmo powiedział. Wystarczyło, żeby wzięli i zapytali, prawda? W scenariuszu optymistycznym wyroki zapadają tak pół na pół, czyli połowa na korzyść banków, połowa na korzyść klientów. Liczba pozwów jest niewielka, około 30 tysięcy w latach 2020-2024 z pikiem w tym roku, czyli do sądów trafi około 10 tysięcy spraw. No cóż mogę powiedzieć? Chyba tyle, że czytając taki raport... To przecież jest jawne wróżenie z fusów.
Jeżeli za takie śmieci banki płacą ciężkie pieniądze, to ile oni kurwa z nas musieli zedrzeć, żeby płacić za wróżenie z fusów z kawy? I to jeszcze chyba zaparzone zimną wodą. Ale zerknijmy na pozostałe scenariusze. Wariant umiarkowany zakłada, że klienci wygrywają około 75% spraw, a liczba pozwów do 2024 roku wynosi około 110 tysięcy. Przy czym kumulacja w przyszłym roku około 40 tysięcy pozwów. No i wreszcie wariant numer 3, no nie może go zabraknąć, prawda? Czyli scenariusz według nich pesymistyczny. 95% spraw kończy się przegraną banków, a sądy są zasypywane pozwami, wpływa ich około 280 tysięcy do 2024 roku. Koszty dla sektora 80% wartości portfela z tytułu unieważnienia umów i 20% przy konwersji kredytów i 0 za spready walutowe. No więc Puls Biznesu w każdym razie pisze, że na rynku pojawiają się informacje, że obecnie 95% spraw wygrywają frankowicze. Czyli uważam, że to, co jest czarnym scenariuszem dla banku, to pora sobie powiedzieć uczciwie, że każda klauzula zakazana w umowie, czyli te klauzule abuzywne, stosowana przez bank, to jest jawne, cyniczne nastawienie na okradanie klientów. I zacznijmy to mówić wprost. Więc próba wmówienia, że upomnienie się przez klienta o należne mu i zajebane przez bank pieniądze, to ryzyko upadku dla banku i gospodarki, czy też budżetu, jest takim samym pierdoleniem, jakby złodziej powiedział, że odda zrabowane, że jak odda zrabowane pieniądze, to będzie musiał ogłosić upadłość, a wycieranie sobie mordy budżetem i gospodarką to są raczej rzeczywiście ostatnie kwiki świń odrywanych od koryt. I to takich naprawdę rasowych knurów. Chociaż nie. Wiecie Państwo co? Jest jeszcze lepszy kandydat na kwik roku banksterskiego knura. I nie ukrywam, że właśnie ta sprawa pokazuje, jak ważna jest obrona nas, klientów, przez rzecznika finansowego. Ten ostatni kwik to straszenie klientów, że przy unieważnieniu umowy będą musieli zapłacić odsetki za korzystanie z kapitału. No to można określić z jednym zdaniem. Zwykłe pieprzenie oszusta bojącego się, że będzie musiał oddać wyłudzone pieniądze. Niestety powiem dosadnie, ale w tym wypadku przypominają mi banki dosłownie pedofila straszącego wykorzystanego dzieciaka. W każdym razie rzecznik stanął na wysokości zadania i przystąpił do sprawy sądowej, w której klienci banku Santander będą bronili się przed roszczeniem o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. I to jest informacja tak naprawdę z wczoraj, jeżeli chodzi o informacje z Biura Rzecznika Finansowego. Natomiast według rzecznika nie ma podstawy prawnej do takich oczekiwań ze strony banku. Według banku klienci uzyskali korzyść osiągniętą na skutek korzystania z nienależnej usługi finansowej. Czyli bank zapomniał, że przedtem ich chciał wydupać na klauzulach abuzywnych, tak? Natomiast bank powołuje się na nienależną usługę finansową odpowiadającą wartości średniego rynkowego wynagrodzenia za korzystanie z kredytu ustalonej w oparciu o stawki dla kredytu złotowego zabezpieczonego hipotecznie. No, moim zdaniem jest to śmiech na sali. Pan rzecznik finansowy siłą rzeczy jako osoba publiczna musi używać języka bardziej powściągliwego, ale bardzo fajnie i trafnie to określił. Zdaniem mianowicie rzecznika finansowego realizacja takiego roszczenia bez wątpienia stałaby w rażącej sprzeczności z celem dyrektywy 93/13 o nieuczciwych warunkach umownych oraz byłaby w sprzeczności z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. A to nie wszystko, bo mamy już w Polsce pierwsze wyroki w tych sprawach. Mianowicie na przykład Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z 20 lutego tegoż roku, sygnatura 1CA635/19, wskazał, że brak jest podstaw do tego, by kredytobiorca w ramach rozliczania
nieważnej umowy na podstawie przepisów o nienależnym świadczeniu, płacił za korzystanie z pieniędzy. Przykładem, który jest dosyć łatwy do zrozumienia. Jeżeli złodziej zajebał mi 100 tysięcy złotych, to jakie ja mam roszczenie? No restytucyjne, ma mi tylko zwrócić to, co ukradł. Ale czy ma mi zapłacić za korzystanie z kapitału? A jeżeli ktoś zajebał mi rower, to czy ma mi płacić za bezumowne korzystanie z niego? I czym to się różni od umowy kredytowej? Co do której stwierdzono nieważność w kontekście roszczeń na tle bezpodstawnego wzbogacenia. Natomiast pani doktor Domagalska zaznacza, że ta kwestia będzie przedmiotem rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej na te pytań skierowanych przez Sąd Okręgowy z kolei w Gdańsku. W każdym razie, jeżeli chodzi o cele tej przywołanej dyrektywy 93/13, one mówią wprost o sankcyjnym i odstraszającym celu udzielanej konsumentowi ochrony. Czyli uzyskanie wynagrodzenia za korzystanie z kapitału przez bank, który stosował niedozwolone postanowienia umowne. Na pewno takich celów by nie realizowało. Rzecznik finansowy na przykład ma nadzieję, że stanowisko przedstawione w tej sprawie przyczyni się do wydania przez sąd pozytywnego dla konsumentów rozstrzygnięcia. No i mam nadzieję, że nie będzie inaczej. Powiem jedno. Nie znam przypadku tak bezczelnego złodzieja, poza pierwszym miejscem w rankingu oczywiście, prawda, który publicznie, zamiast przepraszać, straszyłby i próbował za wszelką cenę przed sądem udowadniać, że kradł w majestacie prawa? Skoro banki nie mają żadnego moralnego poczucia zasad współżycia społecznego, to niech kurwa upadają. A myślę, że gospodarka, jeśli wyeliminuje się z niej wielkoskalowych złodziei, złapie oddech i da sobie radę. Mam tylko, już tak zupełnie na marginesie, kończąc piątkowy odcinek, jedną prośbę do zarządów banków. Dajcie mi szybciej znać, że się wypierdalacie. Bo jak zrobicie to jednocześnie, to pani Grażynka z kwiaciarni no nie nadąży z przygotowaniem wieńców żałobnych z dedykacją dla was o treści na przykład ostatnie pożegnanie od pogrążonego w głębokiej radości antywindykacyjnego ruchu społecznego. Tak więc proszę, dajcie wcześniej cynk, bo dziewczyna robi przepiękne wiązanki, zasłużyliście na nie. I tym optymistycznym akcentem tradycyjnie, drodzy Państwo, a co można przy piątku? Wiadomo, pozdrawiam serdecznie i do wtorku.